Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz. Dzień dobry Państwu, tutaj Wojciech Chmielarz i zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Zbrodnia na poniedziałek. Podcastu, w którym opowiadam Państwu o różnych ciekawych, jak mi się wydaje, sprawach kryminalnych z różnych zakątków świata. No i dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, opowiem Państwu o aż dwóch historiach. Dwóch historiach, ponieważ obie są te historie, no właśnie, interesujące, ciekawe, natomiast obie się wydarzyły w zeszłym roku i jeszcze nie zakończyły się wyrokami. Jedna jest w ogóle strasznie tajemnicza i nie wiadomo jak ona w ogóle się skończy, czy ktokolwiek postawi tam zarzuty. No ale dużo się tam ciekawych rzeczy dzieje, no i no, usłyszą Państwo, muszę powiedzieć. Pierwsza historia jest z Azorów. Czyli z tego archipelagu wysp na Oceanie Atlantyckim. Druga historia, natomiast, jest z Francji i z Normandii. No i z Polakiem w roli głównej. Natomiast, zanim przejdę do opowiadania Państwu o tych kryminalnych sprawach, to zaczniemy tak jak zawsze. Więc, po pierwsze, chciałem do Państwa zaapelować o pomoc dla Ukrainy i Ukraińców, którzy zmagają się obecnie z tą straszną. Barbarzyńską, rosyjską e, inwazją. Ja od e, dłuższego czasu wspieram na różne sposoby Stowarzyszenie Pogoń Ruska. No i pogoń ruską Państwo sobie mogą w w znaleźć w internecie, na Facebooku, zobaczyć co oni robią, czym się zajmują. E, robią mnóstwo dobrej e, roboty. No i tam też na swoim profilu, profilu pogoni ruskiej. Udostępniają zbiórki i można ich wspomóc. No i tutaj naprawdę ja wiem, że teraz czasy są ciężkie, natomiast to naprawdę 5-10 zł może zrobić różnicę. Oczywiście Pogoni Ruska to nie jedyna organizacja, która teraz wspiera Ukrainę i Ukraińców, tutaj ten jakikolwiek datek czy inna pomoc na rzecz innej organizacji to też no, mały krok we właściwą stronę. No i też przejdziemy już do drugiego stałego punktu tego podcastu, czyli końcika Literackiego. I tutaj chciałem Państwu trochę opowiedzieć o książce Izabeli Janiszewskiej Ludzie z mgły. Izabela Janiszewska, mam wrażenie, że jakiś czas temu opowiadałem Państwu o jej powieści Niewybaczalny, znakomity kryminał, a jeśli nie opowiadałem, to teraz mówię, że niewybaczalny, świetny, świetny kryminał, e, znakomicie napisany ja tego słuchałem akurat w audiobooku, i e, to była taka historia, że po zakończonej jaździe siedziałem chyba jeszcze w samochodzie przez pół godziny, żeby słuchać. jakiś tam fragment do końca. Tak mnie ta historia wciągnęła, e, czyli no, cały czas mówię o niewybaczalnych. E, w międzyczasie potem Izabela wydała apartament i tej książki nie czytałem, a teraz wróciła z ludźmi z mgły. Na tej książce możecie znaleźć Państwo moją polecajkę, bo uważam, że to jest znakomita książka. To jest opowieść o takiej małej, małym miasteczku Sinice. I tam dochodzi do 19 dziewiętnastoletniej Alicji Jarosz, która pewnego dnia wyszła w mglisty poranek i już nie wróciła do domu. No i właśnie nie jest też pierwszą osobą, która w taki. Sposób zaginęła. No i teraz jest pytanie: co się właściwie wydarzyło w Sinicach, Jaka tam jest tajemnica? Co? Kto ją rozwikła? I czy uda się poznać prawdę o zaginięciu Alicji Jeroz, ale też innych osób? No i tak, muszę, muszę Izabelę Janiszewską pochwalić, bo to jest taka autorka, która po pierwsze potrafi tworzyć takie bardzo fajne, czytelne, ale precyzyjne intrygi gdzie po prostu każdy element do siebie pasuje i nawet najdrobniejszy szczegół ma znaczenie. Janiszewska też potrafi w małym Miasteczka potrafi tworzyć tą atmosferę tajemnicy, niepewności, tą sieć wzajemnych powiązań, nie wiem, jakichś też pretensji, żali, em, niewypowiedzianych słów, to naprawdę aż czuć w tych sinicach literackich, że to wszystko tam tętni, pulsuje i... Tylko czeka, żeby wybuchnąć. Więc bardzo, bardzo ludzi z mgły państwu polecam, bo to jest naprawdę kawał świetnego, nastrojowego, przemyślanego i ładnie napisanego kryminału. Więc zachęcam, zachęcam do czytania, zachęcam do kupna czy do pójścia do biblioteki Izabela Janiszewska. Ludzie z mgły. A teraz już. Przechodzę do tego, żeby opowiedzieć Państwu o dwóch sprawach kryminalnych, i zaczniemy od tej sprawy azorskiej. A tam wszystko zaczęło się od zaginięcia. Mario Kokeros i Mario Sobral, dwaj przyjaciele oraz partnerzy w interesach, wspólnie szukali ziemię, którą mogliby kupić. Kokeros miał 74 lata i w swoim czasie przeniósł się, no i na nastało, już teraz mieszkał we Francji. Sobral z kolei był emerytowanym pułkownikiem portugalskich sił powietrznych i miał 65 lat. Poszukiwania atrakcyjnej nieruchomości prowadzili wspólnie na wyspie Pico, na której zresztą Sobral mieszkał. Wyspa Pico ma 42 km długości i 15 km szerokości. Jest druga co do wielkości na Azorach. Słynie m.in. Z, z wygasłego wulkanu Pico, który mierzy ponad 2300 metrów no i jest równocześnie najwyższą górą Portugalii. Sama wyspa jest też uważana za jedno z najlepszych miejsc na Atlantyku do obserwacji. Uwaga, Waleni. No a także słynie z winnic. No więc jest to bardzo atrakcyjne miejsce, zagubione gdzieś po środku. Atlantyku, no może z tym, że po środku troszeczkę przesadzam, ale gdzieś tam zagubione na, na Atlantyku. E, idyliczne, rajskie, piękna, wspaniała wyspa, no więc nic dziwnego, że dwaj mężczyźni e, uważali, że na handlu ziemią można tutaj zarobić spore pieniądze. Jeździli więc obaj w różne miejsca wyspy w poszukiwaniu wolnych działek. 10 września 2022 roku nagle, podczas tych poszukiwań, zniknęli. Policja już następnego dnia, czyli 11 września, rozpoczęła poszukiwania i wkrótce natrafiła na pierwszy, bardzo trzeba to teraz powiedzieć, poważny trop no bo odnaleziono samochód, którym poruszali się obaj mężczyźni. Było to zresztą o tyle łatwiejsze, że ten samochód znajdował się dokładnie w tym miejscu, które obaj przyjaciele mieli odwiedzić. Były to okolice Campo Rosso na południowym zachodzie wyspy. Niedaleko znajdowały się klify. No i policjanci w pierwszej chwili zakładali, że doszło do jakiegoś tragicznego wypadku i obaj mężczyźni wpadli do oceanu. Nie wykluczano porwania lub zabójstwa, ale wydawało się, że te scenariusze są bardzo mało prawdopodobne. Mario KoKeros i Mario Sobral wiedli spokojne, uporządkowane życie. Obaj byli żonaci, mieli dzieci, nigdy nie wchodzili w żadne zatargi z prawem. No, mieli takie po prostu uporządkowane e, życia, więc nikt, nie mieli też żadnych wrogów, żadnych zatargów, więc ten scenariusz porwania lub zabójstwa wydawał się bardzo, bardzo mało prawdopodobny. Dużo bardziej prawdopodobne wydawało się, że doszło do jakiegoś tragicznego wypadku. Sprowadzono straż pożarną, a także nurków ze specjalistycznym sprzętem, którzy mieli przeszukać pobliskie wody. Ale nie odnaleziono ciał ani jednego, ani drugiego mężczyzny. Niedaleko miejsca, w którym znaleziono samochód, znajdował się dom. Który należał do niejakiego Tomisława Jozica, Boźniaka z niemieckim paszportem, a także jego żony Rów. Budynek przypominał twierdzę, otoczony wysokim płotem, chroniony przez system monitoringu. Sam Tomisław Jozica mieszkał na wyspie od lat, posiadał broń palną i był członkiem lokalnego klubu strzeleckiego. W okolicy słynął z wybuchowego charakteru. Miał straszyć obcych ludzi bronią, kiedy ci pojawiali się w okolicy jego domu, nie że wchodzili do jego domu, że nie że wchodzili na jego ziemię, nie, po prostu kiedy tylko, nie wiem, spacerowali obok, on już potrafił straszyć ich bronią. Wszał wpadał, kiedy ludzie robili zdjęcia w okolicy, w której mieszkał, no potrafił się posunąć do tego, że zdejmował tablice rejestracyjne w parkujących nieopodal samochodach. Jego sąsiedzi, którzy żyli tą sprawą zaginięcia dwóch mężczyzn, bo sprawa na Azorach natychmiast zrobiła się głośna, zawiadomili policję o dwóch faktach. Po pierwsze, w dniu zaginięcia Portugalczyków usłyszeli dochodzące z działki, sąsiadującej z domem Tomisława Jozica, coś jakby wybuchy albo wystrzały. Natomiast w następnych dniach z jego posiadłości wydobywał się gęsty dym ogniska, a w okolicy dało się czuć wyraźny i równocześnie bardzo dziwny zapach, przypominający zapach pieczonego mięsa. Policja przeszukała dom i posiadłość Tomisława Jozica. W środku znaleziono obok legalnie posiadanej przez niego broni jeszcze kilka sztuk broni nielegalnej, a także sztylety, tłumik. Czy kastet wyposażony dodatkowo w ostrze. Natrafiono także na łuski od niedawno wystrzelonych naboi. Najważniejsze i najstraszniejsze było jednak kolejne odkrycie. Były to resztki ogniska, które Jozic rozpalił, a w nim dużo popiołu, a także przedmiot, który, kiedy go zbadano, okazał się rozrusznikiem serca. Należał on do jednego z zaginionych mężczyzn. Co udało się ustalić dzięki sprawdzeniu numeru seryjnego urządzenia. Dzięki temu śledczy mają też nadzieję ustalić, kiedy dokładnie doszło do zabójstwa. Tomisław Jozica został zatrzymany 13 września 2022 roku. Portugalska policja poinformowała, że z zebranych informacji wynika, że Tomisław Jozic miał zabić obu mężczyzn. Następnie porąbał ich ciała i spalił w wielkim ognisku. Zajęło mu to dwa lub trzy dni. Niektóre media poinformowały, że mężczyzna po zatrzymaniu miał się nawet przyznać do podwójnego morderstwa, nawet uczestniczyć w wizji lokalnej, kiedy odtwarzano przebieg zbrodni. Ale nawet jeśli tak się stało, to później przestał współpracować ze śledczymi. Wszyscy zadawali sobie pytanie, dlaczego Jozica popełnił taką zbrodnię. No i wkrótce lokalne media poinformowały o zatrzymaniu 54-letniej żony mężczyzny, Niemki, no właśnie, jak wspomniałem, o imieniu Rów. Miała ona pomagać mężowi ukryć ślady podwójnego morderstwa. Ale też w artykułach pisano o tym, że Tomisław Jozic nie był jej pierwszym mężem, wcześniej była związana z Bradisławem Huzisiem. No, i kilka lat wcześniej para, czyli Rów wraz z i Józisem, opuściła wyspę, żeby spędzić wakacje na kontynencie. No i z tego urlopu wróciła tylko Rów. Sąsiadom przekazała, że Bradislaw umarł. Według jej opowieści, mężczyzna pewnego wieczoru położył się spać i po prostu więcej się nie obudził. Po krótkim czasie na jego miejscu pojawił się Tomislav. Na podstawie tych informacji powstała teoria, według której zamordowani mężczyźni planowali kupić wolną działkę obok domu Tomisława. Ten ich zamordował, ponieważ obawiał się, że odkryją jej tajemnice, a to miałyby być ukryte tam zwłoki Bratislava. Ta teoria jednak bardzo szybko upadła. Portugalska policja ogłosiła bowiem, że w śmierci pierwszego męża kobiety nie ma nic tajemniczego ani niepokojącego. Mężczyzna faktycznie zmarł śmiercią naturalną w wieku 71 lat w mieszkaniu w Ponta delgada. Rów została wypuszczona z aresztu, natomiast zabroniono jej opuszczać Portugalię, a także kontaktować się z mężem. Sam Tomisław przebywa w areszcie na wyspie Fajal, no i to więzienie to jest niewielka placówka, w której przebywa zaledwie kilkunastu, maksymalnie może to być 17 więźniów, pilnowanych przez. 15 strażników. Warunki są tam ciężkie. Więzienie jest stare, zaniedbane, przeznaczone albo do pilnego remontu, albo do całkowitego zamknięcia. Tomisław przebywa w pojedynczej celi, nie jest traktowany w jakikolwiek specjalny sposób, nie jest oddzielony od innych uwięzionych. Niedawno wniósł do sądu wniosek, w którym apelował o to, żeby go zwolnić do czasu rozprawy sądowej. Biorąc jednak pod uwagę ciężar zarzutów, jaki na nim spoczywa, a także zebrany materiał dowodowy, sąd się na to nie zgodził. Portugalska policja i prokuratura poinformowała natomiast, że zakończy śledztwo do marca 2023 roku, no więc na dniach pewnie możemy się spodziewać w większej ilości materiałów, a także po prostu aktu oskarżenia. No i ja na ten akt oskarżenia będę czekał, bo. Właśnie wtedy poznamy resztę szczegółów na temat tej sprawy, a także no, taką najważniejszą e, odpowiedź e, na ważne pytanie, na pytanie o motyw, czyli dlaczego właściwie zginęli Mario Koukeros i Mario Sabral. Bo póki co, przynajmniej według portugalskich mediów, motyw Tomisława Jozicia miał być taki, że zabił obu mężczyzn tylko dlatego, ponieważ nie chciał mieć sąsiadów. No i to była ta pierwsza sprawa sprawa z Azorów. Ja ją będę śledził i mam nadzieję, że wrócę z większą ilością informacji na temat tej historii w jednym z kolejnych odcinków. A teraz przechodzimy od razu i przeniesiemy się na kontynent, do Francji, ale też w rejony nadmorskie, bo do Normandii. No i tam w marcu. 2022 roku 46-letni Polak, który mieszkał tam od wielu, wielu lat i pracował jako stolarz, zadzwonił do swojej byłej partnerki i powiedział jej, że właśnie potrącił rowerzystkę. Potrąconej kobiecie, według niego jednak nic się nie stało i odjechała ona z miejsca zdarzenia. Była partnerka nabrała jednak co do tej wersji zdarzeń pewnych podejrzeń. Przede wszystkim dlatego, że Polak był spanikowany. I pijany. Wkrótce do tej kobiety zadzwonili jej przyjaciele, którzy opowiedzieli jej, że przejeżdżali obok domu mężczyzny. No i zwrócili uwagę, że jego samochód wygląda trochę dziwnie, podejrzanie, jakby w kogoś uderzył. Wysłali jej nawet zdjęcie zniszczonej przedniej szyby z czerwonym śladem po środku. Kobieta zadzwoniła na posterunek żandarmerii i zapytała czy właśnie żandarmi nie słyszeli o jakimś wypadku z udziałem rowerzysty lub rowerzystki. Żandarmi odpowiedzieli jej, że nie, że żadne takie zdarzenie nie zostało w ostatnim czasie zgłoszone. To jednak wcale nie uspokoiło kobiety. Postanowiła sama pojechać do domu byłego partnera, obejrzała jego samochód i zauważyła coś, co przypominało jej ślady krwi. Znajdowały się one na karoserii samochodu. Następnego dnia postanowiła skonfrontować się z mężczyzną. Ten wyznał jej, że, będąc pod wpływem alkoholu, uderzał, uderzył w przejeżdżającą drogą rowerzystkę. Była to kobieta w wieku około 60 lat. Spańkowany wsadził ją oraz jej rower do bagażnika. Zapakował do tego bagażnika również szpadel, żeby kobietę zakopać. Kiedy dojechał na miejsce, w którym miał wykopać grób, zorientował się, że potrącona kobieta ciągle jeszcze. Żyje. Postanowił ją więc zabić i uderzył ją kilka razy szpadlem. Była partnerka poinformowała o wszystkim żandarmerię, mężczyzna zaś został zatrzymany. No i teraz tak, największy problem z tą sprawą i jej cała niezwykłość polega na tym, że no nie tylko nie mamy ciała zabitej kobiety, ale też nikt, absolutnie nikt nie wie, kim ona w ogóle mogłaby być. Według zeznań byłej partnerki, domniemany sprawca miał jej powiedzieć, że rowerzystka wyglądała jak włóczęga. Organy ścigania rozesłały więc prośby o pomoc w tej sprawie po całej Francji, a także do Europolu i ościennych krajów. No, z taką prośbą, że jeśli mają, poszukują jakiejś kobiety zaginionej w wieku powyżej 60 lat, no właśnie, albo bezdomnej, albo, nie wiem, jakiejś rowerzystki, turystki, która poruszała, podróżowała po Francji na rowerze, to żeby dali im znać, no ale póki co te poszukiwania nie przyniosły żadnego e, rezultatu. Sam zaś zatrzymany mężczyzna zaczął tłumaczyć, że to wszystko był zwykły żart. No, sam miał zniszczyć swój samochód, więc taki trochę dziwny żart, jeśli chodzi o, e, o, o niszczenie własnego samochodu, a potem tenże samochód wysmarować dla efektu kurzą krwią. No, co chciał tym żartem osiągnąć? No więc m, chciał sprawić, żeby byłej partnerce zrobiło się go żal. No i jak kobieta. Jakby tej kobiecie zrobiło się go żal, no to on myślał, że wtedy ona do niego wróci. No i teraz tak, faktycznie nie mamy żadnego ciała, nie wiemy, bo, bo nie udało się tego ciała szukać. Nie znaleziono tego ciała. Nie wiadomo, gdzie mężczyzna go zakopał. On w pewnym momencie po prostu odmówił współpracy z organami ścigania, bo on wiele razy. Zmieniał swoje zeznania, dodawał pewne szczegóły, potem się wycofywał, więc tego ciała nie ma. Nie ma żadnej zaginionej osoby, więc ciągle nie wiadomo, kim, kim ofiara mogłaby być. No i nie ma także narzędzia zbrodni, czyli nie ma tego samochodu, ponieważ mężczyzna w pewnym momencie zgłosił na, na żandarmerię, że ten samochód został mu ukradziony, potem został odnaleziony, ale ten samochód był już zupełnie spalony, czyli pozostały jakieś resztki, no i one nie mają żadnej wartości. Dowodowej. No więc biorąc to wszystko pod uwagę, czy być może możliwe jest, że ta historia jest możliwa i że on faktycznie próbował sobie, wymyślił sobie po pijanemu, że, że spróbuje no, takiego scenariusza. Oczywiście to nie mogło się udać, ale wiadomo, że ludzie robią głupie rzeczy i. Być może to jest, to jest możliwe, no ale są pewne inne okoliczności, wskazują, że jest to mało prawdopodobne, bo mężczyzna, na przykład, dzwonił do innej kobiety, także swojej byłej partnerki i opowiedział jej dokładnie tą samą historię. Nie wiem, być może z niej też chciał w cudzysłowie zażartować i skłonić się do tego, żeby do niego wróciła, ale są też zeznania jakichś jego sąsiadów, którzy widzieli, że bardzo gorączkowo sprzątał on i czyścił swoje auto. No najwyraźniej chciał właśnie zatrzeć ślady. No i tak jak wspominałem, to auto pewnego dnia zniknęło i potem zostało odnalezione spalone. No i właśnie podczas przesłuchań Polak przyznał, że to on sam spalił swój samochód. To była chyba bodajże ostatnia, czy jedna z ostatnich rzeczy, którą wyznał śledczym, bo potem odmówił składania jakichkolwiek zeznań. No i właśnie no to jest sprawa kryminalistycznie strasznie ciekawa, bo nie tylko chodzi o to, że nie ma zwłok. Co prawda to nie jest tak, że jak nie ma zwłok, to nie ma, to nie ma zbrodni, bo nawet w Polsce jest kilka całkiem głośnych spraw, gdzie do dzisiaj nie znaleziono zwłok ofiary, a sprawca zabójstwa znajduje się w więzieniu i odsiadują tam sprawcy poważne wyroki. O kilku takich sprawach opowiadałem nawet w programie Opowiem Ci o zbrodni na Crime and Investigation Polsat, bodajże w pierwszym i w drugim sezonie. To jedna sprawa była z Bielska Białej, druga sprawa była z Warszawy. Natomiast, więc ok, mamy to, że brak ciała nie jest jakby okolicznością wykluczającą popełnienie morderstwa, natomiast mamy tutaj tą dodatkową trudność, że nie mamy pojęcia kogo on mógłby potrącić, kogo mógłby zabić, po prostu nie wiadomo kto był ofiarą, czy to była faktycznie kobieta, czy może mężczyzna, nie mamy nic, nie mamy żadnej informacji. No i francuscy śledczy przyznają, że po prostu jest to jedna z najtrudniejszych spraw, z jakimi się mierzą. Ehm, policjanci, żonarmi ciągle pracują nad tą sprawą. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie. No i jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak ta historia się skończy, czy nam dojdzie do jakiegoś przełomu czy wyjdą na jaw jakieś nowe okoliczności. Nie wiem, być może mężczyzna wskaże miejsce, gdzie ukrył zwłoki, jeśli faktycznie nie je ukrył i czegoś się o niej dowiemy. Postaram się to śledzić, postaram się państwa na ten temat informować. Natomiast no, ze względu na niezwykłość i jedna i druga sprawa zrobiły na mnie wrażenie. No i tak sobie stwierdziłem, że kurczę, koniecznie muszę państwu, pomimo tego, że te historie są jeszcze niezakończone, o nich państwu opowiedzieć. Więc to były te dwie historie dzisiejsze z Azorów i z Normandii. Jak się tam coś nowego wydarzy, to państwo o tym poinformuję. I teraz tak, w zeszłym tygodniu opowiadałem Państwu, tam wspominałem m.in. o Peterze Tobinie, takim seryjnym zabójcy ze Szkocji. Powiedziałem, że Peter Tobin umarł w roku 2002 i to była moja pomyłka, bo on oczywiście zmarł. W październiku 2022 roku, no i być może jest to jakiś znak, sygnał, że po prostu o Piterze Tobinie powinienem osobny, zupełnie podcast nagrać, i być może to zrobię, ale to nie będzie następny odcinek, ponieważ w następnym odcinku przeniesiemy się uwaga do Islandii i opowiem Państwu o jednej z najdziwniejszych i najbardziej niezwykłych spraw kryminalnych z jakimi kiedykolwiek się zetknąłem. Historia, do którą sobie musiałem bardzo mocno zresearchować, bo ona mi się absolutnie nie mieściła w głowie, a jednak się wydarzyła, więc w przyszłym tygodniu Islandia, a ja już się z Państwem żegnam. Kończąc tradycyjnie, jeśli Państwu podobał się ten podcast, jeśli podoba się Państwu to, co robię i te historie, które opowiadam, to zachęcam do szerowania, Obserwowania, komentowania, dzielenia się, lajkowania, cokolwiek. Będę za to wszystko bardzo, bardzo wdzięczny. To była zbrodnia na poniedziałek. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Wojciech Miarz.